Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję wiertarko-wkrętarkę 12-woltową serii Boscha GSR-12V35FC. To FC jest tutaj kluczowe, gdyż oznacza system FlexiClick, dający możliwość stosowania wymiennych uchwytów. Podobnie oznaczony model, ale bez symbolu FC, takiej opcji nie posiada. W ofercie Boscha pojawia się wiele wariantów tego narzędzia, od samego korpusu w kartonowym pudełku, po zestaw z wszystkimi adapterami, akumulatorami i ładowarką zapakowany w Elbox 102. Tutaj akurat jest pełny wariant, ale bez baterii i ładowarki. W skrzynce systemowej znajdujemy samo urządzenie, instrukcję, zaczep na pasek i uchwyt na 4 bity oraz wszystkie 4 adaptery. Samo narzędzie jest bardzo małe i niepozorne. Długość korpusu to zaledwie 115 mm, a jego wysokość z baterią 2 Ah to około 180 mm. Szerokość uchwytu to około 50 mm. Całość bez baterii waży niecałe 600 g, a z zamontowanym akumulatorem masa nie przekracza 800 g. Deklarowany maksymalny moment obrotowy tej bezszczotkowej wiertarko-wkrętarki wynosi 35 Nm. Narzędzie posiada dwa biegi i osiąga maksymalną szybkość obrotową 460 obrotów na minutę na pierwszym biegu oraz 1750 obrotów na minutę na biegu drugim. Parametry te pozwalają według producenta wiercić w drewnie otwory o średnicy do 32 mm. Przyjrzyjmy się teraz budowie tej wiertarko-wkrętarki. Od góry przełączamy biegi, niżej znajdujemy przełącznik kierunku obrotów, a pod spodem spust, który uruchamia narzędzie i pozwala sterować jego szybkością obrotową. Z tyłu szara zaślepka z informacją o silniku bezszczotkowym, którą zdejmujemy, aby w jej miejsce przykręcić zaczep na pasek lub uchwyt do bitów. Narzędzie wyposażone jest w pierścień ustawiania sprzęgła, pozwalający wybrać jedno z 20 stopni ograniczenia maksymalnego momentu obrotowego lub po prostu wyłączyć sprzęgło, gdy wybierzemy pozycję oznaczoną wiertłem. Oczywiście przy spuście wiertarko-wkrętarki znajdujemy trójstopniowy wskaźnik poziomu naładowania baterii, natomiast pod uchwytem wkrętarskim widzimy diodę oświetlającą miejsce pracy. Warto tutaj nadmienić, że po wyłączeniu narzędzia pozostaje ona zapalona jeszcze przez kilka sekund. Jak wspomniałem, z tyłu urządzenia pod szarą zaślepką znajdujemy miejsce, gdzie możemy przymocować uchwyt na bity lub zaczep do paska. Aby tego dokonać, delikatnie podważamy zaślepkę, a następnie widzimy na środku gwintowany otwór na śrubę oraz dwa podłużne wgłębienia do stabilizacji akcesorium. Wystarczy teraz przyłożyć uchwyt lub zaczep i dokręcić je dostarczoną w zestawie śrubką. Zaczep na pasek możemy zamontować tak, by mieścił się po prawej lub po lewej stronie korpusu. Co więcej, na zaczep do paska możemy nałożyć uchwyt na bity i oba akcesoria razem przymocować do narzędzia. Z wiertarko-wkrętarki można korzystać używając samego korpusu. Bity lub wiertła z chwytem sześciokątnym montujemy wówczas z wykorzystaniem magnetycznego uchwytu. Największą zaletą urządzeń z serii FlexClick jest jednak możliwość montowania z przodu różnych uchwytów. Niestety, w odróżnieniu do analogicznych rozwiązań niektórych innych producentów, nie ma tutaj możliwości założenia uchwytu z pozostawionym bitem na głównym korpusie. To dlatego, że dodatkowe adaptery wykorzystują gniazdo sześciokątne korpusu do przeniesienia napędu. Sam montaż adaptera jest dosyć prosty. Wystarczy wsunąć taki wymienny uchwyt z przodu narzędzia. Oczywiście może to wymagać delikatnego obrócenia adaptera tak, aby odpowiednio wpasować wypust. Następnie trzeba przekręcić pierścień blokujący, aż wypełni się wskaźnik przy symbolu zamkniętej kłódki. W przypadku uchwytu kątowego oraz mimośrodowego może istnieć potrzeba skorygowania ich ułożenia względem korpusu. Wystarczy wtedy postępować zgodnie z piktogramem na uchwycie. To znaczy należy odciągnąć na około 5 mm przód adaptera, a wówczas można go obracać. Gdy dokonamy odpowiedniego ustawienia, należy adapter puścić
Należy jednak przy tym pamiętać, że można go ustawiać jedynie skokowo w pozycjach co 30 stopni. Oczywiście zdejmowanie uchwytu jest banalne. Najpierw odblokowujemy go pierścieniem, aż wypełni się wskaźnik przy symbolu otwartej kłódki, a potem możemy go łatwo zdjąć. Przyjrzyjmy się teraz po kolei wszystkim uchwytom. Warto tutaj wspomnieć, że są to dokładnie te same modele adapterów, które można było spotkać przy poprzednim wariancie 12-woltowego FlexiClicka. Zatem jeśli ktoś ma wcześniejszą wersję narzędzia, może rozważyć jedynie zmianę korpusu. Pierwszy z prezentowanych adapterów to uchwyt sześciokątny z blokadą mechaniczną. Wydłuża on sam korpus o około 2,5 cm do 14 cm, ale jest stosunkowo przydatny, zwłaszcza gdy pracujemy z cięższym osprzętem, np. wiertłami łopatkowymi skierowanymi w dół. Kolejny adapter to samozaciskowy uchwyt wiertarski. Pozwala on na montaż osprzętu o średnicy chwytu od 0,8 do 10 mm, ale po jego zastosowaniu długość narzędzia rośnie o 4,5 cm, czyli do 16 cm. Następny adapter to uchwyt mimośrodowy. Uchwyt mimośrodowy można ustawić względem korpusu w 12 różnych pozycjach, obracając go co 30 stopni. Pozwala on maksymalnie zbliżyć się do przeszkody, niestety kosztem zwiększenia długości narzędzia o 7,5 cm, czyli aż do 19 cm. Ostatni adapter to uchwyt kątowy. Pozwala on na wkręcanie bądź wiercenie pod kątem 90 stopni względem osi obrotu napędu w korpusie. Długość urządzenia rośnie wraz z nim do 19 cm. W tym przypadku istotniejsza może być jednak wysokość samego adaptera, która wynosi około 6 cm. Podobnie jak uchwyt mimośrodowy, tak i ten adapter możemy obracać i ustawiać w jednej z 12 pozycji. Co ważne, w uchwyt kątowy możemy bezpośrednio zamontować osprzęt wyposażony w chwyt sześciokątny lub nałożyć na niego dodatkowo jeden z wcześniejszych adapterów. I tak, korzystając z adaptera z uchwytem sześciokątnym z blokadą mechaniczną, wysokość całego uchwytu kątowego rośnie do 8,5 cm. Uchwyt kątowy z nałożonym uchwytem wiertarskim ma wysokość 10,5 cm. Uchwyt kątowy z nałożonym uchwytem mimośrodowym ma wysokość około 13,5 cm. Warto tutaj wspomnieć, że na rynku dostępne jest kilka bardzo podobnych rozwiązań w systemach 12-woltowych. Poprzedni model Boscha o symbolu GSR-12V15FC, najnowszy Milwaukee M12 FDDX, który parametrami jest zbliżony do prezentowanego Boscha, jego poprzednik M12 BDDX, który był odpowiednikiem wcześniejszego Boscha, a także ciekawy model M12 FPDX, który wyposażony jest w udar elektromechaniczny. W ofercie AEG znajdziemy model BBS12C2, który wygląda tak jak wierna kopia Milwaukee M12 BDDX. Może to nie dziwić, gdyż obie te marki należą do tego samego koncernu DTI. Na koniec warto tutaj również przywołać chyba najmocniejsze narzędzie tego typu, czyli Metabu PowerMax 12 w wersji BLQ. Do niedawna wymienne adaptery pozwalające wiercić i wkręcać w trudno dostępnych miejscach były znakiem rozpoznawczym Boscha Ixio oraz jego klonu. Czy taka wkrętarka 12-woltowa jest w stanie również sprawdzić się w tak drobnych pracach? Zobaczmy zatem, jak wypada prezentowane narzędzie na tle przykładowego wkrętaka elektrycznego z wymiennymi uchwytami, jakim jest Parkside PAS4B2. W tym przypadku kluczowe dla porównania będą rozmiary determinujące swobodę korzystania w trudno dostępnych miejscach, a także możliwość ustawiania ograniczenia momentu obrotowego do wartości właściwych takim wkrętakom. Przede wszystkim, co zaskakujące, długość takiego wkrętaka jest większa niż prezentowanego Boscha o około 2 cm. Ma za to znacząco niższy korpus, bo około 7 cm. Nie jestem jednak przekonany, czy jest to zaleta, bowiem gdy trzymamy go w dłoni, brakuje nam miejsca podparcia do małego palca. Jeszcze gorzej wypada wkrętak, gdy dodamy adapter z regulacją maksymalnego momentu obrotowego. Wówczas jest on dłuższy od wiertarko-wkrętarki aż o 7 cm.
Dopiero po zamontowaniu uchwytów mimośrodowych wkrętek zyskuje przewagę pod względem rozmiaru. Jest on wtedy o 1,5 cm krótszy od prezentowanego Boscha, a dzięki mniejszym rozmiarom całego adaptera możliwe jest wiercenie lub wkręcanie w odległości nawet 8 mm od przeszkody. Natomiast Bosch pozwala jedynie zbliżyć się na 17 mm. Sprawdźmy, jak zmieniają się możliwości wkręcania w przypadku zastosowania uchwytu mimośrodowego. Okazuje się, że w tym przypadku wkrętakiem nie udało się w pełni wkręcić wkręta 5x70 mm, co bez adaptera było możliwe. Bosch nawet z adapterem nie miał problemu z tym wkrętem. Również po zamontowaniu uchwytów kątowych wkrętach utrzymuje przewagę pod względem rozmiaru. Jest to o 1,5 cm krótszy od Boscha. Ponadto oś obrotu znajduje się bliżej krawędzi, co pozwala na wiercenie lub wkręcanie w odległości 19 mm od przeszkody, podczas gdy Bosch pozwala zbliżyć się na odległość 30 mm. Ale w przypadku Boscha możemy jeszcze na uchwyt kątowy zamontować uchwyt mimośrodowy. Kosztem zwiększenia rozmiaru narzędzia możemy wiercić lub wkręcać w odległości nawet 17 mm od przeszkody. Zobaczmy, jak w przypadku uchwytów kątowych zmieniają się możliwości wkręcania. W przypadku wkrętaka nie jesteśmy w stanie już w pełni wkręcić wkręta 5x70. Udało się go zagłębić na 45 mm, a w przypadku wiertarko-wkrętarki taki wkręt nie będzie stanowił problemu. Porównajmy teraz, na jaką swobodę ustawienia ograniczenia momentu obrotowego pozwala sprzęgło we wkrętaku, a na jaką możemy liczyć w wiertarko-wkrętarce. Sprzęgło w prezentowanej 12-woltowej wiertarko-wkrętarce daje dosyć duże możliwości pracy tam, gdzie zbyt wysokie momenty obrotowe są niewskazane. W konsekwencji możemy spokojnie tym narzędziem zastąpić wkrętaki elektryczne w zdecydowanej większości przypadków. Inną alternatywą dla narzędzi typu FlexiClick są uniwersalne uchwyty kątowe. Możemy je stosować przy trudniejszych zadaniach. Występują one w wielu różnych wariantach. Mamy zatem montowane w uchwyt sześciokątny, zakończone również uchwytem sześciokątnym. Są one dostępne zarówno w wersjach, gdzie osie obrotu są ustawione względem siebie pod kątem 90 stopni, jak i około 135 stopni. Wadą tego typu rozwiązań jest też to, że jeśli ich nie trzymamy, to będą obracać się w trakcie pracy naszego narzędzia. Dlatego czasem dodatkowo stosuje się albo boczne rączki, albo specjalne uchwyty pozwalające blokować osprzęt wyprostowanymi palcami. Taki uniwersalny uchwyt pozwala wiercić lub wkręcać nawet w odległości około 11 mm od przeszkody. Z takim uchwytem spokojnie wkręcimy wspomniany wcześniej wkręt 5x70 mm. Praca nim jest jednak bardzo niewygodna i wkręcanie dłuższych wkrętów staje się prawdziwą mordęgą. Z kolei alternatywą dla uchwytu wiertarskiego zamontowanego na adapterze kątowym może być uniwersalny kątowy uchwyt wiertarski. Jego wadami jest to, że zwykle posiada chwyt walcowy, a więc trzeba go montować do uchwytu wiertarskiego oraz tak jak poprzednio istnieje konieczność stabilizacji adaptera, aby nie kręcił się on raz z obrotem wrzeciona narzędzia. Waży także znacznie więcej niż dedykowany adapter kątowy prezentowanego Bosch. Biorąc pod uwagę podobne wymiary, nie pozwala się zbliżyć do przeszkody na więcej niż 30 mm. Ciekawymi alternatywami są elastyczne przedłużki. Na przykład tak zwana kobra. Czy elastyczna przedłużka z uchwytem kątowym firmy DeWalt.
Co prawda wymagają one stabilizacji w trakcie pracy i są bardzo długie, jednak dają dużą swobodę w operowaniu nimi i pozwalają na docieranie w trudno dostępne miejsce. Zobaczmy teraz, jak daje sobie radę prezentowane narzędzie w kilku testach wkręcania i wiercenia. Są to dokładnie te same testy, na których wcześniej sprawdzamy 18-woltowe wiertarko wkrętarki Ryobi i Parkside. Wszystkie testy przeprowadziłem na pełni naładowanej 2 Ah baterii. Na koniec testów wskaźnik naładowania sygnalizował jedną z trzech kresek. Z wkrętem 5x70 wiertarko wkrętarka poradziła sobie bez problemów. Wkręt ciesielski 18-20 również nie stanowił problemu. Narzędzie poradziło sobie także z wkrętem ciesielskim 8x260, choć raz wyślizgnął mi się bit z łba wkrętu. Zobaczmy teraz, jak radzi sobie ta wiertarko-wkrętarka z zamontowanymi adapterami. W przypadku uchwytu kątowego udało się wkręcić wkręt 8x260 na głębokość 150 mm. W przypadku uchwytu mimośrodowego wprowadziłem wkręt 8x260 na głębokość 130 mm. Wkręt do drewna 18x20 również nie stanowił problemu. Wkręt do drewna 10x200 okazał się dla wiertarko-wkrętarki największą przeszkodą. Udało się go zagłębić tylko na 90 mm. Wiercenie wiertłem krętym do drewna o średnicy 8 mm odbyło się bez problemu. Wiercenie 25-mm wiertłem opatrzonym na długim biegu wymagało regularnego cofania wiertła, aby się nie klinowało, ale zadanie udało się zakończyć sukcesem. W 32-mm wiertło Irwin Blue Groove okazało się zbyt wymagające dla prezentowanego narzędzia, nawet ustawionego na pierwszy bieg. Nawet zmiana baterii na całkowicie naładowaną nic nie pomogła. Podsumowując, prezentowana 12-woltowa wiertarko-wkrętarka systemu FlexiClip jest bardzo mocnym narzędziem. Jednocześnie równie dobrze sprawdza się w drobnych i delikatnych pracach. Dzięki wymiennym uchwytom jest bardzo uniwersalna i może być wykorzystywana w trudno dostępnych miejscach. Jeśli ktoś posiada narzędzia z 12-woltowej serii Boscha, to ta wkrętarka wydaje się najlepszym wyborem.